ktoś ci kiedyś coś powiedział, na przykład, że twoja rodzina jest z marginesu społecznego, to ty również tak skończysz. Na przykład twój tata jest alkoholikiem, to ty też będziesz. Twoja mama jest osobą niewykształconą, więc tobie również się nic nie uda osiągnąć. Albo coś zupełnie innego. W innej dziedzinie, w takiej czy w takiej. I takie trucizny wędrują z nami przez życie. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mają one tak niesamowity, negatywny wpływ na to, co osiągasz. Bo ta trucizna, ona działa podświadomie. Czyli ty robisz coś, tworzysz coś, realizujesz się w czymś, a tam głęboko ona jest. I w odpowiednim momencie, jak dzwoneczek, zaczyna dzwonić i podejmujesz złe decyzje. Robisz coś, czego byś nigdy nie zrobiła lub czego byś nigdy nie zrobił, gdyby tej trucizny tam nie było.